no jedyna osoba, na którą mamy wpływ, to jesteśmy my, taki całkowity wpływ, nie? Jeszcze mamy problem, nie? I bardzo często byśmy chcieli innych poprawiać, bo sami z sobą mamy problemy, nie? Możesz super być na przykład zadbany o siebie, mieć poczucie, że się rozwijasz, ale tak zawala, że relacje z najbliższymi, że to wpływa fatalnie na ciebie i że źle się czujesz, nie? Gdybym ja miał zdecydować, kogo stracić, czy stracić kogoś bliskiego, czy stracić Pana Boga, no to muszę wybrać, nie? I muszę wybrać, że no wolę stracić bliskiego. Nawet do, do, do tego stopnia, że ja uważam, że co, 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 co do celibatu. Nie? No skoro Ewangelia nie wymaga, żebyśmy nie mieli żony i dzieci, yy, skoro nie stawia takich wymagań yy, ciężom, to, to powinniśmy się dogadać, no okay, kto chce to tak, kto chce, to nie. Można narzucić dlatego, że masz władzę, ale można się dogadać. No. Ale można się dogadać. Ja uważam, że im większy jest taki kompromis w sprawach, które są, absolutnie nie są najbardziej kluczowe, to wtedy lepiej się żyje, lepiej się po prostu oddycha. Nie, mm -hmm. my, nie wiem, mnie ja się wydaje, że my jesteśmy tacy grzeczni wobec Pana Boga, to trochę wynika z tego, że uczyło, uczono nas, żeby być grzecznym. No i on jak mi powiedział, że był do bierzmowania, to chwyciłem go za, noc, za te ubrania, zacząłem go sesił tak walić w tą plan tego przystanku i mówić: Co zrobiłeś z Duchem Świętym? Dzień dobry, witajcie kochani na naszym kolejnym spotkaniu z autorem RTCK. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z księdzem Wojciechem Węgrzyniakiem, autorem książki o tym, co najważniejsze, nowa książka w RTCK. Witam serdecznie, księdza Wojciecha. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże, proszę Dobrze. Księdza. Bardzo się cieszę, że jest Ksiądz dzisiaj z nami. Przyznam, że dla mnie jest to wielki zaszczyt, wielka radość. Nasze trzecie spotkanie, nie wiem czy Ksiądz wie. Trzecie spotkanie, trzeci raz rozmawiamy o książkach. Już trzy książki za nami, ale po raz pierwszy widzimy się na żywo. Wcześniej dwie rozmowy mieliśmy okazję przeprowadzić online. Przy okazji bogatego katolika i najbardziej praktycznej książki świata, a dziś przy okazji książki o tym, co najważniejsze, widzimy się w końcu na żywo, więc chyba ten tytuł zobowiązuje, że skoro o tym, co najważniejsze, to jest w końcu ta obecność księdza tutaj z nami e, prawdziwa i żywa, więc bardzo dziękuję, że, że ksiądz znalazł czasu dla nas. E, przejdźmy do tematu od razu, myślę, e, bo temat ważny jak sam ksiądz mówi najważniejszy. Już w zasadzie przy ostatniej konferencji, którą ksiądz u nas wygłosił o, tym, o, o Ewangelii, gdy ksiądz mówił o, o Ewangelii, dla nas wspominał ksiądz o tym, że to najważniejsza konferencja, jaką ksiądz wygłosił. Najważniejsze słowa na temat słów z Pisma Świętego. Natomiast teraz mamy książkę, o której ksiądz mówi, że to najważniejsza książka, którą ksiądz napisał. I tak się zastanawiam, czy w takim razie mamy to trochę już traktować jako ksiądz taki Duchowy Testament. Czy motyw śmierci, który też tam gdzieś się przewija? Bo nie ukrywam, że, że słowa, które ksiądz wypowiedział o tym, że, że chciałby tą książkę zostawić zanim umrze. Czy ten motyw śmierci jest tym, co jest dla nas takim punktem odniesienia do tego, żeby zająć się tym, co najważniejsze? Po kolei, jakbyśmy się zajęli tą sprawą, co było pierwsze? Pierwsza była. Konferencja o finansach, była mhm. konferencja o finansach, yy, potem książka, audiobook, bogaty katolik, yy, dosyć fajna sprawa, natomiast no, nie chciałem, żeby się mi kojarzył ksiądz tylko z pieniędzmi, mhm. że ksiądz Wojciech Węgrzyniak mówi tylko o pieniądzach, stąd zaproponowałem konferencję o tym, co jakby jest najbardziej istotne w Ewangelii, że jest wiele takich scen z Ewangelii, które wydawało mi się szalenie ważne. Stąd była ta konferencja, jedna konferencja, można powiedzieć, była taka koncepcja wybrania rzeczy absolutnie najistotniejszych z Ewangelii. Natomiast tutaj jest, to nie jest jakieś takie powielanie, że a to taki chwytliwy tytuł, żeby tylko ludziom powiedzieć. Nie, tu chodzi o to, że ja bardzo często głoszę rekolekcje. Jeżdżę po różnych nawet krajach, czy, czy w Polsce, po różnych parafiach. Yy, doliczyłem się już chyba 380 ambon na świecie, w kilkunastu krajach, gdzie głosiłem kazania. I bardzo często, jeśli jadę gdzieś yy, tylko raz, tylko wiem, że już tam raczej nie wrócę, to mam taki system, że mówię o tym, co najważniejsze. Czy o tym, co wydaje się najważniejsze, i te tematy mniej więcej się pokrywają, czy są bardzo podobne. No i pomyślałem sobie o tym, że dobrze byłoby, gdyby to, co nie zostało nigdy opublikowane, żeby jakoś ująć w formie książki. Żeby ująć w formie książki, no ktoś powie, no to po co to robisz? To już teraz, jak pójdziesz na rekolekcję, to już nie będziesz mógł mówić tych tematów, bo, no bo już ludzie to, to przeczytają. No, trochę się to wzięło z moim pobytem w szpitalu w październiku, kiedy straciłem przytomność na spotkaniu wspólnoty, kiedy y, znajdowałem się dwa tygodnie w szpitalu, kiedyśmy próbowali znaleźć przyczyn wszystkiego i kiedy był taki bardzo kluczowy moment y, można powiedzieć, ze środy na czwartek kwestia. Znalezienia wielicie, czy nieznalezienia i konsekwencji potem, no to jest taki dobry moment, kiedy człowiek się zastanawia: No dobrze, no masz już 50 lat i w sumie możesz umrzeć, więc jeśli byś miał umrzeć, no to czy wszystko jest zrobione, czy wszystko nie jest zrobione? Raczej jesteśmy przecież przygotowani do śmierci, no bo każdy, kto żyje ponad 33 lata, czyli dłużej niż Panie Zostup, powinien się dziękować za to, co ma i być przygotowany. No i ostatecznie, jak już wyszedłem ze szpitala i gdzieś tam się te sprawy poukładały, to sobie pomyślałem, że no dobrze byłoby, zanim umrę, wydać tą książeczkę, bo, bo nie wiem jak długo pożyję, może jeszcze pożyję bardzo długo, natomiast gdyby czasami nie, no to żebym ten duchowy testament, czy taką pewność, że to co chciałbym przekazać czy zostawić, i co też się chyba kojarzy ze mną, bo wiele z tych, tych przykładów, wiele z tych po prostu sformułowań jakoś gdzieś często powtarzam, więc chciałbym, żeby to zostało na piśmie. Porusza ksiądz w książce pięć tematów. Trzy z nich wydają się takie w miarę oczywiste, nawiązując oczywiście do tego, co mówi pan Jezus o przykazaniu miłości, że mamy kochać pana Boga, mamy kochać bliźniego, jak siebie samego. Natomiast te dwa pozostałe wydają się takie nieoczywiste wśród tematów, które mogłyby być tym, co najważniejsze, czyli Kościół i, i cierpienie. Wydaje się, że mogłoby być tam tych tematów jeszcze więcej. Dlaczego akurat ksiądz zdecydował się na te tematy? Pewno, że mogłoby być więcej tematów, są takie sprawy, które dla wielu byłyby bardziej oczywiste, natomiast no, jestem księcem, jak się też głosi rekolekcje, no to się mówi o tym, co jest ważne w perspektywie wiary. Perspektywie wiary, to ja nie jestem jakimś mówcą motywacyjnym, ale przede wszystkim człowiekiem, który chce w jakiś sposób przełożyć Ewangelię na język współczesny i uważam, że sprawa cierpienia jest szalenie nieważna. Znaczy, bardzo dużo ludzi i traci wiarę i ma kryzys wiary i nieraz relacyjnie jest ciężko w małżeństwie czy nawet samym sobą. Więc cierpienie, staramy się go gdzieś zepnąć na margines, o tym nie mówić, zwłaszcza o śmierci. Nie wspominać, bo wydaje się nam, że to jest jakby yy, no, szczyt, żeby, żeby go w ogóle nie było. Natomiast trzeba się z tym zmierzyć, no, trzeba się z tym zmierzyć. Dlatego wydawało mi się i wydaje mi się, że to jest rzecz absolutnie taka istotna i też typowa dla Ewangelii. No, pamiętamy tę scenę, jak, jak Piotr mówi do Jezusa, że nigdy na Ciebie cierpienie nie przyjdzie, a Jezus mówi: zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz na sposób boży czy ludzki. Myślisz tylko po ludzku, nie? Więc wiadomo, że po ludzku byśmy chcieli, żeby nie było tego cierpienia, ale skoro chcemy przedstawić jakiś punkt widzenia boski, no bo przecież o to chodzi w Ewangeliach. No to o tym cierpieniu trzeba mówić. I myślę, że każdy gdzieś prędzej czy później się znajdzie. I jeśli e, gdzieś jeżdżę z rekolekcjami, czy mówię kazanie pasyjne, albo dotykam sprawy cierpienia, to to, to jest jeden z takich powodów, gdzie jest, najczęściej słyszę ten feedback, kiedy ludzie piszą komentarze, czy mówią o tym, że to ich wzmocniło, albo to im pomogło, to im rozjaśniło, więc pod tym względem absolutnie nie mam takiego poczucia, że to nie jest temat najważniejszy. Natomiast Kościół no jest najważniejszy. No my tak dużo mówimy o Kościele. My tak dużo się komentuje Kościół, tak dużo się nas krytykuje Kościół i też nawet chodzimy. No ludzie, ludzie kochani, no więcej ludzi chodzi do kościoła w Polsce niż, niż na stadiony sportowe, niż na orliki po prostu, niż na bieżnie, więc sport jest dużo mniej ważną sprawą niż kościół, a jednak byśmy powiedzieli, że jak to, no przecież sport jest ważny, no, no musimy sobie zdawać sprawę, że my żyjemy w Kościele, tak jak żyjemy po prostu w państwie czy żyjemy w swoich rodzinach. I przez to, że ten temat jest trochę, może źle opracowywany, albo źle nastawiony, czy postawiany w krzywym zwierciadle, więc jest taka, takie poczucie, gdzieś obowiązku bym wydawało mi się nie tylko jako księdza, ale też jako katolika, że Poukładajmy to, nie? Spróbujmy to pokazać troszeczkę bardziej takim rzeczywistym świetle, nie? Żeby, żeby kłamstwo nie, nie, nie zagmatwało tą rzeczywistość, która, która jest trudna, bo nieraz jest bardzo trudna. Tak, jak trudne mogą być relacje w domu, jak trudne może być życie, tak, kościół może być bardzo trudny, ale on jest zbyt piękny i zbyt fascynujący i zbyt dobry, żebyśmy po prostu mieli go gdzieś zepnąć w margines i powiedzieć, że on nie jest ważny. Mamy więc te pięć tematów najważniejszych, o których ksiądz mówi w książce, czyli mamy ja sam, mamy relacje z drugim człowiekiem, drugiego człowieka, mamy pana Boga oczywiście, mamy kościół, mamy cierpienie. Chciałbym się zatrzymać na, na tych tematach. Zacznijmy jednak od tego, od czego ksiądz zaczyna w książce, a mianowicie zaczyna ksiądz od człowieka. Często wydaje mi się, że, że mówi się, że, że powinniśmy bardziej patrzeć na innych, że się poświęcamy dla kogoś. Ksiądz natomiast mówi, że mamy zająć się sobą. Przyznam, że trochę mi się kojarzy to z piosenką Michaela Jacksona Man in the Mirror, nie wiem, czy ksiądz kojarzy taką piosenkę, ale w tej piosence Michael Jackson śpiewał o tym, że jeśli chcemy, żeby, człowiek, żeby świat był lepszym miejscem, to powinniśmy zacząć od tego człowieka w lustrze. Myślę, że ludzie chorzy to najlepiej widzą. To znaczy, kiedy tracisz siły, kiedy yy, tracisz przytomność, kiedy choroba cię bezwładnia to wtedy sobie zdajesz sprawę, że nic nie jesteś w stanie zrobić nawet dla siebie tylko a co, do, co tym bardziej dla innych, że jest taki moment, kiedy człowiek sobie uświadamia, że my pewną ilość energii czy zdrowia, którą mamy, możemy przekazać innym, ale pod warunkiem, że ją mamy dla siebie. I w tym sensie po prostu jest rzecz absolutnie istotna, czy najbardziej ważna, żebyśmy się zajęli sobą, zwłaszcza, że powiedzmy sobie szczerze, no jedyna osoba, na którą mamy wpływ, to jesteśmy my, taki całkowity wpływ. Nie. Jeszcze mamy problem nie? i bardzo często byśmy chcieli innych poprawiać, bo sami z sobą mamy problemy. Nie? Ale generalnie no, ja mogę najbardziej wpłynąć na siebie. Nie? Przecież, gdybyśmy zadbali o, o, o siebie, nawet z punktu widzenia zdrowia, no to może na starość nie musieliby inni tak nam pomagać, bośmy nie zaniedbali gdzieś tam w procesie dorastania wielu rzeczy, dbania o siebie. Nie? W ogóle ja, ja bardzo lubię mówić, że, że gdyby każdy dbał o siebie, to by nie trzeba było nikomu pomagać, bo większość ludzi, którym pomagamy, to są ludzie, którzy są zaniedbani, i nie ze względów jakichś takich, byśmy powiedzieli obiektywnych, że ktoś się urodził tak niepełnosprawny, że nie jest w stanie sam przeżyć i trzeba mu pomóc, ale bardzo często musimy pomagać ludziom, bo, no bo po prostu oni sami siebie gdzieś zaniedbali. Więc, więc to, to nie jest kwestia jakiegoś egoizmu albo bym powiedział, takiego pozytywnego egoizmu chrześcijańskiego. Nie? Kochać siebie to jest piękna sprawa. No. Zwłaszcza, że za sobą trzeba żyć. No, to jest niewiarygodne, że no, mogę z panem redaktorem mogę się po prostu odciąć i się nie spotykać, zodblokować. nie mogę nawet z, z przyjaciółmi po prostu się nie spotykać. Co więcej, nawet w małżeństwie można się odseparować, czy, czy nawet od biedy odejść, natomiast z sobą? No, ja z tym ciałem będę musiał żyć do końca życia. Jeszcze mi Kościół mówi, że ciała, wierzę w ciała zmartwychwstanie, hmm więc będę musiał żyć całą wieczność, z tą psychiką, z tą, z tą osobowością. No nie wiem, jak to będzie wyglądało po śmierci, ale jedno jest pewne, że jedyna osoba, z którą absolutnie jestem związany i to bez względu na chęci czy niechęci, to ja jestem. A jeśli ja jestem sobą związany, jeśli nie mogę od siebie uciec. Jeżeli jestem taki, jaki jestem, to ja muszę jakoś poukładać to sobie w głowie, bo jak człowiek pokocha siebie, jak polubi siebie, to wtedy nawet nie będzie mu przeszkadzała samotność bardzo i nie będzie mu przeszkadzało to, że, że, że ten świat może nie idzie w taki sposób, jakby chciał. Mamy w takim razie te trzy relacje. Mamy relację z sobą samym, mamy relację z drugim człowiekiem, mamy relację z Panem Bogiem, czy chcielibyśmy mieć, żeby mieć zdrowe relacje, te trzy rodzaje relacji zdrowych. Od czego powinniśmy zacząć? Od której relacji, na którą relację powinniśmy postawić? To znaczy, wszystko jest, y, trzeba robić równocześnie. Nie? nie da się to tak samo, jak mówimy, że no nie można postawić na jedzenie, na dietę, mhm. na bieganie czy na, nie wiem, spanie. No, znaczy, wszystkie rzeczy są ważne, nie? czy na edukację, czy na pracę. Jakby tu jest kwestia harmonii. Więc, więc to nie jest. Trudno powiedzieć, że coś jest pierwsze, czy była kura, czy było jajko. Nie? No, no generalnie rzecz biorąc, trzeba zadbać o siebie, trzeba zadbać też o relacje z innymi, no bo możesz super być na przykład zadbany o siebie, mieć poczucie, że się rozwijasz, ale tak zawalasz relacje z najbliższymi, że to wpływa fatalnie na ciebie i że źle się czujesz, nie? Albo może być wszystko w porządku z ludźmi, natomiast no, gdzieś brakuje tego kontaktu z, z Bogiem, ze światem duchowym, brakuje z jakimiś takimi pytaniami o sens ostateczny, i człowiek potem zaczyna panikować, no bo, no bo sobie nie układał te rzeczy, które są mega ważne, więc ja bym powiedział nie, nie. To są rzeczy, które trzeba równocześnie trzeba wszystko i zadbać o siebie, i zadbać o innych, i zadbać po prostu o Pana Boga. Oczywiście mówi się potocznie, że kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu, ale to byśmy powiedzieli bardziej w takiej hierarchii wartości. Nie? To znaczy, gdybym ja miał zdecydować, kogo stracić, czy stracić kogoś bliskiego, czy stracić pana Boga, no to muszę wybrać. Nie? I muszę wybrać, że no, wolę stracić bliskiego. Ktoś powie, no to jest, ale przechcięzali, jak tak można? No, no ale my to samo robimy. Nie? To znaczy, jeśli masz zrezygnować z relacji z przyjaciółką czy z mężem, albo z dziećmi, no to dużo ludzi mówi, no ja już teraz nie mam takich kontaktów ze znajomymi, bo się poświęcam dzieciom, nie? No trzeba pewne rzeczy, pewne wybrać, nie? I to jakby w tych momentach wyboru, e, wtedy ten pewien rodzaj hierarchii wartości jest ważny, nie? W znaczeniu takim, że, że ja nie mogę e, żyć z ludźmi przeciwko Panu Bogu, albo nie, może, nie mogę dbać o siebie przeciwko Panu Bogu, że w tym znaczeniu jest on na pierwszym miejscu, ale pozostałe sprawy, absolutnie uważam, muszą iść paralelnie. Trzeba ciągle dbać o te trzy aspekty, bo, bo my mamy taką pokusę, taką pokusę jakby skoncentrowania się na tym, co jest łatwiejsze. Nie? Jest taka świetna scena u, u proroka Izajasza, powołania, kiedy on widzi serafiny, takie tajemnicze istoty, i te serafiny mają po sześć skrzydeł. Dwoma skrzydłami latają, dwoma zakrywają sobie twarz, a dwoma skrzydłami zakrywają sobie nogi. Nie? I to tak ktoś by powiedział, że co to za akcja? Nie? No, tam jest przepiękny wzór na harmonię. Że zasłanie twarz znaczy mieć szacunek do Boga, mieć poczucie, że Bóg jest tak wielką tajemnicą, że ja, ja nie jestem w stanie na nie, nawet na niego patrzeć. O, zakrywać sobie nogi oznacza mam poczucie niegodności no ja jestem słaby niegodny nie a dwoma skrzydłami latam to znaczy swoje robię swoje trzeba robić nie i to jest taki wzór na, na można powiedzieć nie tylko na księdza na ewangelizatora na człowieka że musisz mieć poczucie sakrum musisz mieć poczucie niegodności no i swoje musisz zrobić. Natomiast jest wiele takich ludzi, którzy sześcioma skrzydłami latają, no bo nie mają z poczucia ani sakrum, ani niegodności. Wielu na przykład powie, że nie, pięcioma skrzydłami będzie, będzie miał poczucie niegodności na przykład nie w stanie w kościele nawet przeczytać czytania. To jest niewiarygodne, że ludzie umieją czytać, a on nie w stanie przeczytać czytania wobec innych, bo, bo on się czuje po prostu niegodny. A tu chodzi o harmonię. Tak samo tutaj, no chodzi o harmonię, że zadbania o siebie, zadbania o innych i zadbania o Pana Boga, że gdzieś szczęście człowieka leży naprawdę w harmonii. Do tej harmonii też może pewnie prowadzić jakaś forma porozumiewania się, dogadywania się o tym też ksiądz pisze w książce, między innymi nawiązuje ksiądz do historii Soboru Watykańskiego II. Gdy ojcowie Soborowi pracowali nad konstytucją Dei Verbum o objawieniu Bożym, no i na początku im nie szło, bo gdzieś tam były nieporozumienia, chcieli wypracować ostateczną wersję, co trwało wiele miesięcy, ale ostatecznie dogadali się i powstała ta wersja. Czy zawsze rzeczywiście jest taki moment, że musimy się dogadywać z tą drugą osobą, czy gdzieś są jakieś granice, gdzie jednak powinniśmy przestać i już odejść od takich rozmów? No nie zawsze może jest taka potrzeba, nie? W sensie, że nie musimy się dogadywać z panem redaktorem, gdzie pojedziemy wspólnie na wakacje, bo możemy nie jechać na wakacje wspólnie. Nie? Więc jakby, bo nie ma takiej konieczności nierelacyjnej, nie? Tak samo w domu, no ostatecznie, no, czy muszę się dogadać z żoną, że jak będę na stacji, to sobie wypiję cappuccino czy latte? No nie, no jest taka, jest taka sfera, kiedy można powiedzieć, nie, jest dużo wolności. Tak samo dzieci się nie muszą dogadywać, czy się taką czy taką lalką będą bawić, bo być może, jak jest jeden, akt, to się nie musi dogadywać. Więc generalnie jest dużo opcji, że nie trzeba się dogadywać, ale jest też taka sytuacja w kościele, że warto się, uważam, warto się zawsze dogadywać, w sensie taki kompromis, nawet w takich sprawach, nie wiem, godziny mszy świętych, godziny spowiedzi, jakiegoś duszpasterstwa, bo wtedy masz, mamy poczucie współodpowiedzialności. Jeśli, jeśli większość z nas się dogada, ustalimy sobie zasady, yy, jakie mamy oczekiwania, jakie mamy po prostu projekty, to mamy takie poczucie, że jesteśmy razem. No to, co trochę też jest w demokracji, nie? że ja się mogę nie zgadzać z tym, co przegłosowała większość, ale mam takie poczucie, że no, skoro większość chce, skoro dla niej to jest w porządku, no to, to jakiś kompromis musi być, nie? Natomiast, no, więc próbować trzeba Ja uważam, zwłaszcza w Kościele, mamy taki super wypracowany system, że tu nie chodzi o większość. To nie ma tak, że, że mówimy dwie trzecie głosów, ale to już jest bardzo dużo, to nawet przy zmianie konstytucji chyba tyle trzeba. Natomiast mamy takie przekonanie, że im zdobędziemy większą większość, byśmy powiedzieli, to wtedy będzie trochę jak w domu, nie? Że no jednak jeśli prawie wszyscy się zgodzili na to, żeby wyjechać na Chorwację, to mi to jedno dziecko nie będzie płakało cały czas, że ono nie chciało, nie? Więc jakby dążymy do jedności, można powiedzieć, natomiast oczywiście są takie momenty, w których no, nie możemy się, powiedzieć, się dojść do kompromisu. No i to są dogmaty, to są takie sprawy w kościele, które są absolutnie niezmienne. I ja uważam, że tylko do tych powinniśmy pilnować się pilnować, że się nie dogadywać, natomiast inne rzeczy to powinniśmy się dogadać. No nawet do tego stopnia, że ja uważam, że co, 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 co do celibatu, nie? No skoro w Ewangelia nie wymaga, żebyśmy nie mieli żony i dzieci, yy, skoro nie stawia takich wymagań yy, księżom, to, to powinniśmy się dogadać, no, okay, kto chce to tak, kto chce to nie. Natomiast no nie wymagajmy dodatkowo, bo po co wymagać czegoś, czego nie ma w Ewangelii? No? Skoro na przykład Ewangelia nie wymaga, żeby wpuścić piątki, no to można by powiedzieć, wiecie co, nie każdy pości. Nie każdy ma obowiązek, tak jak mamy obowiązek modlitwy, nie każdy się z tego ewentualnie potem spowiada, rozlicza czy pościł, ale może nie ustalajmy konkretnie, czy to mięso, czy piątek, no bo po co wymagać więcej niż wymaga od nas Ewangelia? Jakby można narzucić, dlatego że masz władzę, ale można się dogadać. No. Ale można się dogadać. Ja uważam, że im większy jest taki kompromis w sprawach, które są, absolutnie nie są najbardziej kluczowe, to wtedy lepiej się żyje, lepiej się po prostu oddycha. Nie? Mhm. Ja nie wiem, tak samo jak w społeczeństwie. No. Kto się dogadał, że nie można ściąć drzewa na swojej działce, w, 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 które ma taką czy taką wielkość? No, gdyby się. Gdyby Społeczeństwo naprawdę się dogadywało na ten temat. Wydaje mi się, nigdy by takie prawo nie powstało. Ludzie by stwierdzili, no skoro ja sobie posadziłem, to ja mogę ściąć. I, i wtedy byliby wszyscy zadowoleni, nie byłoby kombinowania, nie byłoby kłamania, nie byłoby po prostu e, nakładania kar. Natomiast ktoś wykorzysta władzę po to, żeby przyjąć jakiś swój projekt, bo miał mentalność nie dogadywania się, tylko mentalność rządzenia. I myśmy uważam, powinni w imię Ewangelii rządzić z taką mentalnością rządzenia, raczej, raczej no, walczyć z taką mentalnością rządzenia, bo ona, ona nie służy dobru wspólnemu. Nie służy dobru wspólnemu. Wywołał ksiądz temat postu. Akurat te rozmowy nagrywamy w Wielkim Poście lada moment Wielkanoc, święta, ale trwamy jeszcze trochę w tym okresie, który bardzo dużo mówi o cierpieniu. E, szykujemy się rzeczywiście do tego wydarzenia, którym jest męka i śmierć pana Jezusa. Po nim oczywiście zmartwychwstanie, ale teraz przeżywamy i gorzkie żale, e, i, i drogę krzyżową. O tym cierpieniu też ksiądz opowiada w swojej książce. E, I używa, e, wspomina o tym słowie hebrajskim lama, który Jezus też z krzyża wypowiedział, Boże, czemuś mnie opuścił. I rozumie to na dwa sposoby, czy można to rozumieć to słowo na dwa sposoby. Albo dlaczego? Albo po co, czyli szukamy dlaczego coś się stało, jaki jest sens w tym cierpieniu, które przeżywamy. Pytanie, czy, czy my zawsze powinniśmy w tym cierpieniu naszym szukać sensu? Absolutnie powinniśmy szukać sensu, bo tak jak w życiu jeździmy samochodem, to gdzieś jedziemy, w jakimś kierunku. Jak idę gdzieś, to idę gdzieś. Nie? I w cierpieniu naturalnie pojawia się pytanie, dlaczego, czyli skąd się to wzięło? Nie? Skąd się to wzięło? I to jest naturalne pytanie, tylko że ono nie rozwiązuje problemu. Nie? Bo gdyby Pan Bóg się objawił i powiedział, wiesz co, dwie cząsteczki ułożyły się z trzecią cząsteczką w sposób taki, że raz na dwa miliony, jak przypada, to wtedy będziesz miał chorobę śmiertelną no to ja myślę, że mało kto by powiedział, o super, fajnie, dziękuję, już zrozumiałem i mam spokój, sumienia. Nie, tylko by człowiek zdawał sobie, czemu tak jest, nie? albo jaki to ma w ogóle sens, czemu to tak zostało zorganizowane. Jest sens, zwłaszcza w języku włoskim mamy, sens to jest kierunek, sens unico, czyli droga jednokierunkowa. Sens to znaczy, pokazuje mi, jaki jest kierunek, czyli co ja z tym mogę zrobić. Czyli nie pytam, Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił, tylko po coś mnie opuścił, czyli po co to wszystko było. I teraz o tyle powinniśmy się, może nawet nie tyle doszukiwać, ale bym powiedział usensowniać. Bo ja mogę wisieć na krzyżu, i mogę mieć pretensję, że, że, że jest mi ciężko, jak ten zły łotr, i się denerwować, że po prostu ty jesteś Mesjasz, a siedzisz obok mnie i mnie nie uwalniasz, a mogę po prostu spróbować znaleźć kierunek wyjścia z tej sytuacji. Jak można tą sytuację najlepiej rozegrać, nie? I tą sytuację najlepiej można rozegrać tak, jak dobry łotr, który mówi wspomnij na mnie, ty, skoro wiszę i koło takiego gościa i można to cierpienie zamienić na pomost do nieba, to ja bym to chciał, nie? To tak jak Siostra Ostynanie, skoro się dowiaduje, że kiedy człowiek cierpi, to można przez cierpienie komuś pomóc, no to ja proszę o cierpienie, żebym mogła pomóc. Więc sens to nie chodzi o takie intelektualne rozpatrywanie po prostu. Yy, rozpatrywanie mojego cierpienia, tylko jakby próba rozwiązania, gdzie to w jakim kierunku może pójść, bo od nas zależy, że mam cierpienie, czy ja się rzucę na przykład w tym oświęceniu na druty, bo już nie mogę wytrzymać i popełnię samobójstwo, czy ja oddam życie za innego, jak Maksymilian Kolbe, czy jednak inaczej y, okazuje się, y, postąpić okazuje się, że człowiek ma taką władzę, że może swoje cierpienie, jak pewnego rodzaju rodzaj energii, przek, y, przekierować na tory takie, które on sobie po prostu wybierze, nie? że to jesteśmy w stanie sobie, nie wiem, to jak ja w liceum się denerwowałem, że tam koleżanka nie za bardzo się we mnie kochała, a chciałem, żeby się kochała i jaki sens, jaki jest, po co to cierpię, dlaczego tak cierpię. Z perspektywy się bardzo dziękuję Panu Bogu, bo zostałem księdzem, inaczej się to poukładało i jakby widzę sens, to znaczy kierunek tego cierpienia był taki, żeby mnie przekierować na bardziej na drugie powołanie. Myślę, że bardzo wielu ludzi przecież yy, przez cierpienie potem znajduje pana Boga. Przez cierpienie na przykład wraca, wraca do rodziny, przez dramat jakiegoś no, potrafi odbudować relacje, więc jakby. To nie jest tak, że my specjalnie cierpimy, żeby to było, to byłoby bez sensu. Nie? Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że człowiek ma taką siłę, że może tą tajemnicę cierpienia przekierować na dobre drogi, a niekoniecznie na zakłady. Pytanie właśnie, czy, czy w takim razie sens cierpienia wynika z naszej współpracy z łaską Bożą, czy to my nadajemy temu cierpieniu wartość? Czy może się okazać tak, że jeśli ktoś takiego sensu nie potrafi znaleźć? Czy nie otrzymał tej łaski Bożej? Łaska Boża jest darem. Czy może się okazać, że takie cierpienie staje się bezwartościowe wtedy? W A tak. Ja myślę, że wiele cierpień jest bezwartościowych. Wiele, wiele naszych trudów jest bez sensu. No. Wiele takiego, no, no to, to, to wydarzenie tego człowieka powieszonego na krzyżu, który jest złym łotrem. No to jaki sens jest jego cierpienia? Że co, że, że daje sprawiedliwość? Że on ostatecznie, jaki jest sens cierpienia tego bogacza, który. Siedzi w tej otchłani i, i męczy się, może sens na zasadzie takiej, że uczy innych ludzi, że świat jest sprawiedliwy? Natomiast y, ja uważam, że trzeba bardzo dużo o tym mówić ludziom, żeby, żeby sobie zdawali sprawę, że tak jak czas można zmarnować, jak pieniądze można zmarnować, jak relacje można po prostu zmarnować, tak można zmarnować cierpienie, że to jest pewna rzecz ambiwalentna, tak samo jak z pieniędzmi, że to jest dwuwartościowa i teraz ono Cię może zabić. Ale może cię ono poprowadzić całkiem w dobrym kierunku, i teraz to Ty wybierasz kierunek współpracując z łaską, z innymi ludźmi, ze sobą, dawać ludziom nadzieję, że to nie musicie zniszczyć, nie? że to nie musicie zabić, nie? to nie musi po prostu spróbuj uwierzyć w to, że jesteś homo sapiens, czyli od Ciebie bardzo dużo zależy. Pytanie, bo wspomina ksiądz, często odwołuje się do, do księdza Tischnera, który też na koniec swojego życia, już w chorobie powiedział, że, że to nie cierpienie zbawia, że to miłość zbawia. Czy to nie jest jednak tak, że my o tym cierpieniu mówimy więcej jednak niż o tej miłości? Na ciekawe, czy miłość księży, którzy zostawili kapłaństwo i odeszli z kobietami, bo się zakochali, czy ich zbawiło? Czy jednak cierpienie trwania w celibacie by ich nie zbawiło? No więc ja myślę, myślę że wszyscy zgadzamy się z profesorem Tischnerem, ale to są też takie hasła, do. No. To są takie hasła w sensie takim, że gdzieś się za tym kryje, że to wszystko jest, Bóg zbawia, Bóg nas uwalnia. Albo byśmy powiedzieli, to nas uwalnia, co nas uwalnia. Jednych uwolni po prostu cierpienie, czyli zbawi, innych zbawi miłość. Wszystko jest kwestia środka. Ostatecznym celem jest wolność. Jest wolność. I teraz, jeżeli do tej wolności prowadzi cierpienie, co by powiedzieli? Co by powiedzieli żołnierze, którzy oddawali życie za Ojczyznę? Czy miłość do Ojczyzny spowodowała niepodległość, czy cierpienie i oddanie życia? No cierpienie jest wyrazem miłości. Zwłaszcza to cierpienie wybrane, to cierpienie, które jest świadome, że każdy z nas wie, że, że trud jest y, drogą do wolności. No co by powiedzieli Iga Świątek, Lewandowski czy wszyscy mistrzowie, czy oni zostali y, mistrzami dlatego, że kochali sport? Czy dlatego, że cierpieli na tych, na tych ćwiczeniach, męczyli się, trudzili się. Jedno, jedno z drugim jest, jest jakoś bardzo związane. I znowu wrócę do, do, do tego, że to od człowieka zależy. Tak jak Niki Wójcisz kiedyś powiedział w jednym z wywiadów, że miałem dwa wyjścia. Nie ma rąk, nie ma nóg. Miałem dwa wyjścia. Albo obrazić się na Boga za to, co nie mam, albo dziękować za to, co mam. I ta, to od człowieka teraz zależy, czy ja się skupię na tym, czego nie mam. I po prostu zacznę narzekać i, i to cierpienie mnie naprawdę przygwoździ, bo może przygwoździć człowieka, zdołować totalnie, czy stwierdzę nie, ale przecież każdy z nas jednak coś ma. I paradoksalnie na tym coś ma, nawet jakby to było małe, jak wdowi grosz, czy jak jeden talent, może zbudować szczęście. Ja wierzę gorąco w to, że jest Pan Bóg, i że Pan Bóg nikomu na świecie nie dał za mało, żeby był szczęśliwy. Że nawet jak masz jeden talent, to jak się skupisz na tym talencie, a nie na tych, co mają pięć, przestaniesz się porównywać, jak się skupisz na tym, co masz, to nawet przy całej swojej chorobie, przy całym swoim ubóstwie, przy całym swoich po prostu nieszczęściach, to możesz z tego zbudować szczęście. Możesz, bo, bo inaczej to życie byłoby bez sensu. A ono nie może być bez sensu, bo jest Bóg. No właśnie, przejdźmy zatem do, do tego, który nadaje sens i który jest szczęściem, do, do Pana Boga, który jest najważniejszy, o czym pisze ksiądz w książce. Przyznam, że bardzo mnie poruszyło świadectwo, które się pojawiło w książce i też się zastanawiam, na ile ono było jakąś inspiracją do późniejszego doktoratu księdza do, do rozprawy o psalmie 53. Wielka odwaga, tak mi się wydaje, i wielka wiara u księdza, kiedy to przed setką ponad czy kilkuset młodych ludzi, ksiądz powiedział im, że no nie będę udowadniał wam, że Pan Bóg jest, mam co prawda argumenty na to. Ale wolę, żeby on sam wam to udowodnił, że jest. I czekał, aż ktoś sam wyjdzie na środek. Czy mógłby ksiądz troszkę opowiedzieć o tej historii, bo myślę, że ona jest taka bardzo poruszająca. No, nie wiem, czy spoilerować, bo mamy w książce. To, to byłaby zachęta, żeby jednak przeczytać w książce, jak to wyglądało. Więc ja bym jednak może nie opowiadał to. całości. Natomiast. E ja byłem młodym księdzem, jak każdy kiedyś był młodym, i po prostu miałem takie głębokie przekonanie, zresztą tak jak teraz mam, że Bóg jest, ale wtedy byłem bardziej taki radykalny, to znaczy zdarzały się takie akcje i to, to nie była jedyna w życiu, że stawiałem w jakimś sensie wabank. Pamiętam też tę jedną, jedną sytuację w Groniu, kiedy byliśmy na rekolekcjach oazowych i miałem poczucie, że Bóg chce, żeby była cisza, żeby dwa dni było silencium sakrum. Natomiast no, animatorzy, cała kadra mówi, no nie, no, nie ma tego w programie, są wakacje, no ludzie, jak mogą nie gadać dwa dni? To jest absolutnie niemożliwe. Ja mówię, zapytajmy się Ducha Świętego. No jak to się zapytajmy? No, no prosta rzecz, no pytajmy się. No. Macie godzinę na to, żeby się zapytać Ducha Świętego, wystawienie Świętego Sakramentu, Biblia, rozmowy z innymi. Macie godzinę i po godzinie powiedzcie, co mówi Duch Święty. I, i naprawdę, jak po tej godzinie. Prawie 40 osób wyszło na środek i otworzyłem Pismo Święte, przeczytałem: Milcz, ucisz się! Otworzyłem Pismo Święte, zamilknijcie. Nie? Diakon, który tam nie za bardzo się zgadzał z moją decyzją czy propozycją, mówił: e, e, Otworzył Pismo Święte na słowie: m, e, Przeciwko presbiterium, nie stawaj tam okoniem. No po prostu, e, powiem szczerze, że wszyscy, całe to nasze zgromadzenie, 70 osób, było po tej godzinie przekonane, że jest jednomyślność. Duch Święty chce, żebyśmy się zamknęli. Bo bardzo płytkie były te rekolekcje, jakoś tak nie szło na początku. Więc y, miałem takie y, akcje, byśmy powiedzieli, czy propozycje, dlatego że byłem głęboko przekonany, że Bóg jest, że działa. Trochę to było takie, byśmy powiedzieli wabang, nie? bo to, to nie jest tak samo jak w tym wydarzeniu na tych piaskach nowych. No to była taka y, ryzyko, bo gdyby nikt nie wyszedł, gdyby Bóg jakoś nie poruszył serca, no to jak ja bym został z tymi ludźmi? To zostałbym przy 400 osób w kościele. I bym im powiedział, no wiecie co, Boga jednak nie ma, bo nie poruszył. Natomiast to jest dla mnie absolutnie argument, że Bóg jest. Że Bóg jest, bo On, chociaż to moje zachowanie było nieroztropne, uważam, że już bym tego nie zrobił drugi raz, to Pan Bóg tak zadziałał, żeby pomóc człowiekowi, bo widzi, że On wierzy w Niego. I. I pod tym względem jestem głęboko przekonany, że jeśli się nie wystawia Pana Boga na próbę, jeżeli człowiek ma szczerą wiarę, jeżeli naprawdę bardzo prosi Pana Boga, no to, to pomaga. I jeżeli, jeżeli taka jest wola Boża, bo, bo była taka też sytuacja w życiu, że prosiłem Boga, żeby dał mi jakieś słowo, otworzę Pismo Święte, mów do mnie, Panie Boże. No, i otworzyło mi się na wstęp do ksiąg prorockich, więc potem modlę się jeszcze raz, pani Boże, Ja poważnie, ja, ja nie żartuję, ja naprawdę, jak to takie słowo życia, żebym ja wiedział, jak, w jakim kierunku iść, to był w klasie maturalnej. No, i otworzyło mi się na wstęp do Ewangelii Synoptycznych. No i wtedy pomyślałem, że a, z tym otwieraniem na słowo to nie ma sensu. No, dzisiaj po latach sobie myślę, że to był taki znak: chłopie, ty się zajmij wstępem, a nie pismem świętym, bo jesteś na takim poziomie, że dopiero jest introdukcja, a nie jakaś egzegeza. Więc pod tym względem. Czasem nie zawsze tak jakoś działa, ale masz coś takiego wewnętrzne przekonanie, nie? że ja nie jestem człowiekiem przemocowym, bardzo nie lubię kląć w ogóle, rzadko się po prostu biłem też jako chłopak. No, no, no nie lubię tego, Wa wolę ustąpić, czy wolę nawet, nawet po prostu uciec. Ale wracaliśmy, skądś to wracałem na Ruczaju, moja pierwsza parafia, na plebanie. Sam wracałem, wracałem i widzę na przystanku, na przystanku dwóch chłopaków się bijących. Bili się po prostu. No wieczorem dwóch chłopaków się bije, no generalnie to nie jest jakaś motyw do tego, żebyś się wtrącał, zwłaszcza jak gdzieś po drugiej stronie jezdni. Przeszedłem na ich stronę, podchodzę do tego przystanku i pytam do tego tego chłopaka, co tak widać było, że bije tego mniejszego, czy słabszego, że, że przeważa w, tej, w tym konflikcie. Pytam się go, e, przepraszam, czy, czy byłeś do bierzmowania? A on mówi, tak, a bo co? No i on jak mi powiedział, że był do bierzmowania, to chwyciłem go za, za te ubrania. Zaczem go sessił tak walić w tą plan tego przystanku i mówić: Co zrobiłeś z Duchem Świętym? Co zrobiłeś z Duchem Świętym, że bijesz swojego brata? Przecież byłeś do bierzmowania, nie? No, powiem Wam szczerze, no to było niewiarygodne dla mnie, że on się tak był, miał oczy zdziwione, jakby chyba wtedy dopiero zrozumiał, że bierzmowanie jest to jest poważna sprawa. Ale co się dzieje? Masz w sobie takiego ducha, masz takie przekonanie, i to nie było z nienawiści, to nie było, to nie była przemoc. Ja bym się bronił, sądzisz, to naprawdę to nie było tak fizyczne. To było poruszenie ducha. To było poruszenie ducha, które sprawiło, że no i on, i ten drugi człowiek, ja, i myśmy wiedzieli, że no nie, tak nie może po prostu być. I są takie momenty w życiu, że jesteś głęboko przekonany, że Bóg tego chce, że powoduje tobą miłość, że nie powoduje tobą jakaś agresja czy nienawiść. Tak samo było wtedy w tych piackach nowych, i na pewno to było. Też powodem tego, że, że się zająłem psalmem 53 i 14, bo to są tak zwane psalmy bliźniacze, które właśnie mówią o, o, o tym, mówi głupi w swoim sercu, nie ma pana Boga, ale to powiązanie nastąpiło nie dlatego, że ja się tym zająłem, bo było wydarzenie takie na piaskach, tylko jakby doszedłem do tego psalmu na podstawie, byśmy powiedzieli, tej analizy, co trzeba robić w księdze psalmów, i potem się okazało, że mi to się zgrało. Nie? Także to jakby nie, nie była. Taka pierwsza przyczyna, ale, ale pewna zbieżność, y, która no, bardzo mi jakoś mi odpowiada, bo, bo to jest jedno z ważniejszych wydarzeń w moim życiu. A jeszcze bardziej się cieszę, że rok temu byłem na rekolekcjach, prowadziłem Piaski Wielkie, no i podszedł jeden pani i mówi. Yy, on był na tej konferencji 23 lata temu i pamięta tego pana, więc to o tyle było piękne, że no ja jestem przekonany, że to miało miejsce, ale że to nie jest tak, jak niektórzy mówią a ksiądz myślał, nie wiadomo, czy ta historika jest prawdziwa. Więc jak teraz słyszysz potwierdzenie, że ktoś też pamięta tą sytuację po tych 20 nie paru latach. Książki. Bo, a nie czytał <laughs> książki, no bo mógłby przeczytać książkę. No więc to jest takie pocieszające, że naprawdę Bóg jest, Bóg jest. Są to historie, które pokazują, że rzeczywiście też ksiądz się wsłuchuje w to, co, co Pan Bóg chce powiedzieć, w ten głos ducha świętego. Są też historie, kiedy my do tego Pana Boga mówimy, mówi ksiądz o szczerości. Jest też taki podrozdział w tym rozdziale o Panu Bogu, o tej szczerości, gdy, gdy do Pana Boga zwracamy się właśnie w szczerym sercu, totalnie. Czytając Księgę Psalmów, czy, czy czytając o różnych bohaterach biblijnych, widzimy, że są takie momenty. Szczerości, która wręcz nas zawstydza yy, czy oburza czasami. Natomiast wydaje się, że, że dzisiaj na taką szczerość nam chyba trudno właśnie zdobyć się. <grytanie> no już sobie wyobrażam na przykład księdza, niekoniecznie biskupa, no normalnego księdza, który wystawia najświętszy sakrament i zaczyna modlitwę od słów Boże, dlaczego śpisz. Od razu by ludzie myśleli, że stracił wiarę. Albo Boże mój czemuś mnie opuścił, nie że. My, nie wiem, ja się wydaje, że my jesteśmy tacy grzeczni wobec Pana Boga, to trochę wynika z tego, że uczono nas, żeby być grzecznym, żeby być grzecznym wobec rodziców, grzecznym wobec przełożonych. My się też trochę boimy, że jak tak nagadamy Panu Bogu, to boimy się, że może się zemści albo... No skąd się to bierze? Bo mamy taki obraz Pana Boga, albo mamy taki obraz swoich przełożonych w pracy, że jak powiedziałem szczerze, to na tym dobrze nie wyszedłem. Więc może być też tak. Natomiast w mnie fascynuje właśnie w Biblii, że tam nie brak tej szczerości. No, że nie brak. No, taki Jeremiasz powie, przeklęty dzień, w którym się urodziłem i Pan Bóg nie mówi do niego, wiesz co, no życie jest... Z błogosławieństwem, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, nie? Czy Hiob mówi, lepiej żebym umarł jako podwinięty płód, niż miał mieć takie życie? Czy psalmista, który powie w 44 psalmie, myśmy Ci, Panie Boże, byli wierny, wierni, a Ty co? I to no, już no mocne, to jakby ktoś powiedział, no jestem wiernym małżonkiem, chodzę do kościoła i co, co się dzieje? No, I to się zdarza. Ja uważam, że jak jest taka sytuacja bardzo pod ścianą, jak jest człowieku bardzo ciężko, to człowiek może być szczery wobec Pana Boga, natomiast tak na co dzień nie jesteśmy. Inna sprawa, że jest ideałem zaufanie. Taka jest prawda, że jest ideałem zaufanie, no ale z drugiej strony Jezus, który mówi Boże mój, czemuś mnie opuści, jest też przykładem, że możesz być święty, możesz być doskonałym, możesz być bezgrzesznym, ale jest taki moment, kiedy w tej relacji, bo to jest relacja miłości, musisz mówić to, co czujesz. Nie? Musisz po prostu wy wy wyłożyć całkowicie siebie, żeby też druga strona wiedziała, że sytuacja jest naprawdę ciężka. nie? Więc co jak co ja uważam, ale no przed Bogiem nie powinniśmy absolutnie po prostu kłamać. Przy tak wie, że się nudzimy, że śpimy, że nas nie interesuje, że w ogóle, że tak jak śpiewamy Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego, to jest ściema, bo nam brakuje wielu rzeczy. Po prostu, że pod tym względem przynajmniej w tych rozmowach indywidualnych uważam, że genialnie byłoby być szczerym, bo to bardzo uwalnia, bardzo uwalnia, i człowiek się wtedy nie boi rozmawiać z Bogiem, nie boi się modlić, nie boi się nawet swoich myśli, no bo, no bo wiem, że przecież ty mnie znasz. Został nam jeszcze jeden temat, którego nie poruszyliśmy, i tylko jedno pytanie mam w zasadzie, e, jeśli chodzi o kościół. Na ile dzisiaj powinniśmy się o ten kościół martwić? Ja wiem, czy martwić. No, jest takie fajne zdanie Jezusa: Nie martwcie się o to, co macie jeść i pić. No, tłumaczymy, nie troszczcie się zbytnio, nawet dodaliśmy zbytnio, chociaż nie ma w oryginale. W oryginale jest po prostu nie troszczcie się, by ktoś powiedział: Jak to nie troszczyć się? No, czy, można by też przetłumaczyć, i nie martwcie się w znaczeniu, rób swoje, ale niech to nie będzie przyczyną jakby zmartwienia, bo to są takie dwie rzeczy. Nie? To, to nie znaczy, że ja nie mam e, pracować dla Kościoła, wierzyć w Kościół, głosić Chrystusa. E, to nie znaczy, że to nie mam e, robić, ale na pewno nie mam się martwić. No. Czy Jezus się martwił, kiedy, kiedy wszyscy go opuścili? Pięć tysięcy facetów, chciał go buwołać królem. Rozmnożył chleb, przeszedł do kafarnaum, zaczął mówić o Eucharystii. Ludzie zaczęli odchodzić, i ciekawe jest to, że Jezus nie zwołał rady duszpasterskiej. Wiecie, co, co by tu zrobić, żeby oni nie odeszli, albo nie, nie straszył ich piekłem, ani nie mówił, że no, no dramat, bo ludzie odchodzą. Tylko pyta swoich dwunastki, co wy też chcecie odejść? On tych tylko po prostu pyta, nie na zasadzie takie no, 60 milionów lat pomo sapiens żył, nie chodził do komunii, myśmy to znosili patrząc z góry, no to zniesiemy kolejne kilka lat, czy kilka kilkaset, no zanim dojrzą. No to, to nie jest taka rzecz, że, że jeśli wierzę, że jest Bóg, jeśli wierzę, że On prowadzi ten Kościół, jeżeli wierzę, że On idzie po tej, syna po tej pustyni tak jak Mojżesz z ludem wybranym, to choćbyśmy wracali dwa razy w to samo miejsce, i robili jakieś takie zagwozdki, bo, bo tak jest trochę z kościołem jak z Mojżeszem i z Żydami. No, za dwa tygodnie mogli przejść, a szli 40 lat. I, i teoretycznie można by się zamartwiać, natomiast, natomiast praktycznie po co, nie? po co? Robić swoje i wierzyć w Boga. Zamartwianie się jest dowodem po prostu braku wiary, albo w wiarę w swoje siły. Jeśli ktoś ma wiarę w Boga i nie przecenia swoich sił, to się nie będzie martwił. Kończąc już naszą rozmowę, jeszcze jedno pytanie mam a propos ćwiczeń, które przygotował ksiądz do książki. Bo poza tym, że, że książka o tym, co najważniejsze, są także specjalne ćwiczenia. Czy mógłby ksiądz w kilku słowach tylko o tych ćwiczeniach opowiedzieć, czemu one służą i w jaki sposób mogą pomóc jeszcze w pracy z książką? No, ćwiczenia tak jak ćwiczenia. Nie wiadomo, że super jest posłuchać muzyki czy zobaczyć, jak ludzie biegają, ale fajnie też samemu poćwiczyć. To znaczy, ćwiczenia mają wytworzyć w człowieku pewnego rodzaju zdolność, zdolność czego? Przemyślenia pewnych rzeczy. Bo jeśli my sobie pewne rzeczy przemyślimy, jeśli postawimy sobie pytania, jeśli na te pytania sobie odpowiemy, no to wtedy może podejmiemy decyzję. A jak podejmiemy decyzję, to już będzie z góry. Bo tak naprawdę w życiu chodzi o to, żeby podjąć decyzję, że, że ja podejmę, tak, pójdę za tobą, tak, zerwę z tym grzechem, tak, zacznę to robić, jak wtedy podejmę decyzję, to wiele moich jakby takich pojedynczych decyzji będzie podporządkowanych pod, pod, funkcji celu. Więc ćwiczenia mają właśnie to tylko na celu, nie? żeby przeczytać spokojnie fragmenty Ewangelii, odpowiedzieć sobie na pewne pytania jeśli ta odpowiedź siądzie w nas, to być może wyzwoli w nas konkretną decyzję. Mnie trudno powiedzieć, jaka to będzie szczegółowa po prostu decyzja, nie? w zależności od tematów, które tam są podane, ale wierzę gorąco w to, że jak człowiek myśli, to też przemyśli, a jak przemyśli, to będzie w stanie podjąć decyzję, jak będzie czas odpowiedni, bo nieraz jest tak, że myślimy, no i z tego nic nie ma, nie? Albo marzymy i z tego nic nie ma, ale dorasta to w nas, dorasta. Myślenie powoduje to, że rośnie w nas, rośnie w nas decyzja, a jak już będzie decyzja, to, to pójdziemy za tym. A o to przede wszystkim chodzi, żebyśmy poszli, a nie stali w miejscu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Raz jeszcze dziękuję, że znalazł ksiądz czas, żeby do nas przyjechać i porozmawiać. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby zapoznać się z książką o tym, co najważniejsze jak księdza Wojciecha Węgrzyniaka, a także do przeprowadzenia ćwiczeń, o których ksiądz Wojciech mówił, abyśmy mogli podejmować te najwłaściwsze decyzje i żebyśmy poszli za tym, co najważniejsze. Dziękuję raz jeszcze. Wszystkiego dobrego, życzę szczęścia Boże i do zobaczenia. Dziękuję również Wam, Wam wszystkim, redakcji. Naprawdę, niech, na, niech nam Bóg błogosławi, bo, bo jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.